Co za dno! Teraz jeszcze musimy kupić jedzenie dla Ronrona i zabrać go na spacer. Dlaczego musieliśmy go zabrać na zakupy? Mr. King mówi, że Ronron wie, czego chce. No fajnie. Pies, który grymasi. Co jeszcze? Co robisz? Buduję nową maszynę transformującą. Ta, która ukradłeś profesorowi K, nie działa? Nie, tym razem potrzebuję czegoś większego i z większą mocą. Po co? Wszystko ci wyjaśnię, ale najpierw muszę się dostać w jedno miejsce. Są sekrety, których jeszcze nie rozgryzłem. Popatrz, ten pies naprawdę ma dobry gust. Świetnie. Przepraszam, przyszliśmy tutaj. O, jak miło znów cię widzieć, Hong-Ho. Czy wszystko ci odpowiadało? Spróbowałeś już pysznego soufflé de mignon de foie de caboum? A? Wyśmienicie. Jeśli pozwolisz, to chciałbym ci polecić nowy smakołyk. Hej, słuchaj, to my jesteśmy klientami. O tak, doskonały wybuch. A spojrzałeś na cenę? Nie ma mowy, za dużo kosztuje. Och, nie, spokojnie. Spokojnie, kochanie pieseczku, bierz to, co tylko masz ochotę. Do licha. Ten psiak naprawdę ma zamiar zjeść to wszystko? Pęknie z przejedzenia! Ten pies nie je, a pochłania! Wiem, że coś knujesz, King. Wiem, że wkrótce poznam twój plan. A ty nie spodziewasz się mojej małej niespodzianki. Siup! Potrzebuję wakacji. Przez tego przeklętego Enigmę mamy same kłopoty. Nie sposób go znaleźć. Gdzie mamy to zostawić? W gabinecie, mister. No nie! Tylko tego nam brakowało! Gdzie polazło to psisko? Ha! Znalazłem je! No dobrze, więc to nad tym pracujesz, co, King? A teraz czas znikać. Mister King? Gdzie możemy zostawić jedzenie dla Ron? Nie ma go w gabinecie. Spokojnie, powolutku. A niech to! Powinniśmy ścigać Enigmę, a nie zajmować się dostarczaniem jedzenia dla psa! Wyprowadzamy go, kąpiemy, przycinamy futro, karmimy go i kupujemy mu jedzenie! Brrr. Mamy więcej roboty z tym psiakiem niż z Enigmą. Dokąd idzie ta dwójka? To tutaj? To miejsce wygląda trochę dziwnie. Wszystko mi jedno. Zostawmy to tutaj i wyślemy po to kogoś innego. Sada! Oj, sorki, panie King. Nie wiedzieliśmy, że pan tu jest. Popełniliście straszliwy błąd. Proszę się nie martwić, Mr. King. No, my tego, no... Przynieśliśmy jedzenie dla pieska. Tak, tak. Byliśmy trochę rozkojarzeni. Proszę się nie martwić, już zamykamy drzwi. I tak nic nie widzieliśmy, prawda? Prawda, prawda! Może popilnujemy korytarza, żeby ktoś inny się nie rozkojarzył i nie wszedł tutaj. Tak? Dobry pomysł. To my zostawimy tu jedzenie i... Wykończyć ich! Nie, chwilunia! O nie! Enigma! Nie pozwolę, by ktokolwiek stąd wyszedł. Na mój sygnał skaczcie ze mną. Teraz! Psia kostka. Musimy zacząć wcześniej niż planowaliśmy. Na stanowiska! Yo.